Biada, jeżeli ma przeciwko mnie coś człowiek. Odrzucam to, lekceważę to. I przyjdzie z tym, co ma przeciwko mnie drugi człowiek, Bóg. I nie stanie po mojej stronie, stanie po stronie słowa człowieka, który do mnie mówił. Dzisiaj rorad nie powinno być. Moja matka na wieczór mi mówi, może msza później. Nie powinno rorad być. Mamusiu, odprawię o 10:00, dobrze, już wstaniesz, czy o 12:00? I odpowiedź by była, ja sobie tylko tak mówiłam. Można sobie tak sobie mówić? To takście się pewnie pohajtali, że rozwodnik, rozwodnica, rozwodnik w separacji, nieszczęśliwe małżeństwo, a pani jakie jest? Mąż szczęśliwy, że wyjeżdża pani? Bo on chory, to pani na niego musi zarobić? A chłop bez baby to nie dostaje do głowy? O zdradach nie myśli, jak kobiety nie ma w domu? A kobieta nie myśli, nie zdradza mnie? A później z pokorniną minką pani tu przyjdzie i czekoladę księdzu da? Ale wyjeżdża na miesiąc, na dwa i nie pyta księdza o słowo, tylko o błogosławieństwo. Błogosławieństwa chce. Sobie gracie w kulki, w cici polo. Księdza pochwalić, za komplement księdza wziąć, za pieniądze, za czekoladę, za nie wiem co. A słowo? A słowo? Chodzić do bractwowych, chodzić do jakichś. Tu jest ksiądz ekskomunikowany przez bergoliańską wspólnotę. Do niej należeliśmy. Cieszyłem się z wyboru Bergolia. Jest dzień ekskomuniki mojej z bergoliańskiej sekty. Nie będę już brał tu telefonu. Pisze mi jedna też z daleka. Jakiejś Frau Christel jest. W ten ciemny dzień życzę księdzu i pisze. Durna baba robi się pocieszycielką księdza. Może oczekujesz, ja w tym dniu przyjdę, położę główkę na kolanie i powiem, pani Anno Paluszkiewicz, niech pani pocieszy mnie. Pani się zżyma. Tacy ludzie tu przychodzą. Przewrotni! Achazy! Potem już ładnie pisze, ale pierwsze, czego chce księdza pocieszać w ciemny dzień. Jaki ciemny dzień? Jasny dzień! Święci chcieliby być wywaleni z bergoliańskiej sekty. Przynajmniej nie muszą się dłużej zastanawiać, czy to kościół katolicki jest, jak im będzie gęsiak czy inny babiak mówił, że ksiądz Michał jest poza kościołem katolickim. Gęsiak, a tyś jest, a babiak tyś jest w czym? Że was dużo jest? Godzinie, która po ludzku jawi nam się jako godzina ciemności Kościoła, a jest godziną jasności. Okazuje się w niej, jak serca ludzkie są, jak serce Twoje jest. Achazie, przewrotniku, obłudniku. Coś mężowi mówił, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a potem pod rozwodem podpisał się. Coś żonie mówił, ślubuję ci miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci, a potem pod rozwodem podpisał się. Coś ślubował mężowi, żonie nie podpisał, ale potem lepiej ci bez niego żyć, bo on nieboży jest. A ty nie chcesz nieść krzyża dla Chrystusa. Ty chcesz nieść krzyż. Pytanie, czy Chrystusowy, czy swój. Jesteśmy w kościele. To miejsce jest bezpieczne.
o tym jednym miejscu, o tym czasie, kiedy tu msza święta jest, mogę powiedzieć, wolą Bożą jest być tu.